powody, dla których nie jestem adwentystą dnia siódmego. Wyznanie adwentystów dnia siódmego powstało w okolicach 1860 roku w Ameryce. Dzień siódmy w nazwie odnosi się do kultu szabatowego. Adwentysta odnosi się do ich wiary, że Bóg wzbudził ich, aby ogłosić przyjście Pana. Według różnych statystyk mają obecnie około 15 milionów członków na całym świecie, w około 61 tysiącach kościołów i działają w około 203 krajach. Pierwszy powód, dla którego nie mogę być adwentystą dnia siódmego, to jest ich historia. I to jest pierwszy powód, dla którego nie jestem adwentystą dnia siódmego. Adwentyzm dnia siódmego wywodzi się z ruchu, który można by przetłumaczyć albo oddać jako Second Coming z 1800 roku, czyli drugie przyjście. William Miller, baptystyczny kaznodzieja, w 1818 roku stwierdził, że Chrystus powróci na ziemię w 1843 roku. Kiedy okazało się to błędne, zmienił datę na 22 października 1844 roku. Jego przekonanie opierało się w dużej mierze na interpretacji 9 i 12 rozdziału Księgi Daniela, w której zastosowano błędne równanie dzień, rok, jeden proroczy dzień równa się jednemu historycznemu rokowi. Dziesiątki tysięcy ludzi poszło za Millerem, a w tej podnieconej religijnej atmosferze powstało wiele różnych grup, z których wszystkie szukały natychmiastowego powrotu Chrystusa. Po 1844 roku Miller zrezygnował z ustalania dat i przyznał się do błędu, ale część jego zwolenników przeszła do tworzenia adwentyzmu dnia siódmego. James White, Joseph Bates i inni zaczęli praktykować przestrzeganie szabatu w 1844 roku i opublikowali swoje poglądy w publikacjach. Podążali również za wizjami wtedy 17-letniej Ellen Harmon. Twierdziła ona, że Bóg pokazał jej, iż w październiku 1844 roku Jezus wszedł do świętości świętego świętych w niebie albo świątyni w niebie, aby rozpocząć sąd śledczy. Jest to fundamentalna doktryna kościoła adwentystycznego. Ellen nauczała, że Jezus zaczął badać akta każdej osoby, aby ustalić, kto zostanie zbawiony, a kto zginie. Twierdziła również, że otrzymała wizję o trzecim poselstwie anioła albo aniele albo poselstwie trójanielskim, czyli poselstwo trójanielskie z objawienia 14 rozdziału 9 do 12 wersetu. Twierdziła, że znakiem bestii, czyli antychrysta, będzie, no i tu nie ma żadnego zaskoczenia, niedzielny kult, czyli przestrzeganie niedzieli, a ci, którzy czcili w niedzielę, zostaną ukarani. Ellen White powiedziała, wtedy jeszcze nie White, tylko Harmon, powiedziała, że ci, którzy zachowują przykazania Boże, odnoszą się do tych, którzy zachowują szabat w ostatnich dniach. To właśnie stąd adwentyści dnia siódmego biorą swoją nazwę. Twierdzą oni, że są kościołem ostatnich dni, który zachowuje szabat i który przygotowuje drogę dla powrotu Chrystusa. Ellen Harmon wyszła za Jamesa White'a w 1846 roku i stali się oni głównymi przywódcami adwentyzmu dnia siódmego. W latach około 1844 do 1915 pani White otrzymała podobno około 2000 wizji i snów, twierdząc, że polecono jej spisać wizję dla zachowania, stworzyła ponad 100 tysięcy stron rękopisu. Chociaż przywódcy adwentystyczni twierdzą, że Biblia jest ich jedyną regułą wiary i postępowania, to faktem jest, że bez Ellen White nie byłoby adwentyzmu dnia siódmego. Jest to całkowicie jej projekt. W
Widzimy zatem, że ruch adwentowy był niebiblijny od samego początku. Przewodziła mu kobieta, co jest zabronione w Piśmie Świętym, o czym mówi 1 Tymoteusza 2:12. I wyznaczała datę powrotu Chrystusa, co również jest zabronione. I mamy dowód na to, że cały ruch opiera się na grzechu, od początku samego na grzechu. I 1 Tymoteusza 2:12 mówi tak. A niewieście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć nad mężem, lecz aby była w milczeniu. Aż sprawdzę, jak to jest w adwentystycznej Biblii. Adwentystyczna Biblia, czyli ten egzemplarz. Bo nie pozwalam kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężem, ale aby była w cichości. Więc nawet własne ich wydanie Biblii ich potępia. Ale o tym dniu i godzinie nie wie nikt, tylko aniołowie niebiescy, tylko Ojciec mój. Tak w Mateusza 24:36 możemy przeczytać. Oraz czuwajcie więc, bo nie wiecie, o której godzinie Pan wasz przyjdzie, jak mówi Mateusza 24:42. Przeto i wy bądźcie gotowi, bo w takiej godzinie, o jakiej nie myślicie, Syn Człowieczy przychodzi. Mateusza 24:44. Czuwajcie więc, bo nie znacie ani dnia, ani godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Mateusza 25:13. Ale o dniu i godzinie nie wie nikt, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, ani Ojciec. Uważajcie, ani Syn, tylko Ojciec. Tylko Ojciec. Uważajcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy jest ta godzina. Marka 13:32-33. Nie wasza to rzecz znać czas ani pory, które Ojciec włożył w swoją moc. Dzieje apostolskie 1:7. Ignorując prostą naukę Biblii o powrocie Chrystusa, adwentyści byli prowadzeni w coraz większy błąd.